Czekaliśmy długo, za długo na to przełamanie, bo my cały czas gramy dobrze. To był taki sygnał do wszystkich naszych następnych przeciwników, że my zawsze gramy dobrze. Dzisiaj w końcu odpaliliśmy. Mamy nadzieję, że nie zatrzymamy się już w tym sezonie. Jeżeli tylko będzie takie zaangażowanie, taka walka jak dzisiaj, bo gra się nie zmieniła. Gramy to samo cały czas. Konsekwentnie, dobrze. Wcześniej chyba trochę bez szczęścia. Dzisiaj kolejny dobry mecz i nagroda w postaci punktu. To samo zrobimy na pewno w środku. Wydaje mi się, że mecz nie ułożył się po naszej myśli, bo straciliśmy po raz kolejny bramkę ze stałego fragmentu. Ale cieszę to, że potrafiliśmy się pozbierać, pokazać charakter i do końca już naprawdę od tej bramki kontrolować przebieg wydarzeń na ulicy. Zobaczymy, co będzie w środę. Na pewno, jeżeli podejdziemy tak samo do tego meczu środowego jak dzisiaj graliśmy, to wygramy ten mecz. Jestem w 100% przekonany. Nareszcie czekaliśmy na to zwycięstwo bardzo długo. Cieszymy się niezmiernie. Teraz w środę mecz z Mogilnem u siebie, więc na pewno to wygramy. Jesteśmy pewni siebie po tym spotkaniu, bo w pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądaliśmy i w obronie, i w ataku, a także w drugiej połowie trzymaliśmy swój styl gry. Z punktu widzenia kibica super mecz, w końcu się udało. No wspaniale, jesteśmy zadowoleni. Jeździliśmy tyle porażek. W końcu się udało przełamać. No, myślę, że będzie dalej tylko lepiej.